Marcin Poźniak dla portalu FightSport. Marcin, gratulacje za wygraną na dzisiejszej gali. No dziękuję, udało się. Powiedz mi, gala DKW Fight Night będzie chyba przez Ciebie dobrze zapamiętana. Postanowiłem startować w tej gali, wziąć udział w tym wielkim wydarzeniu w Chełmie. Jakoś tam publiczność moja dopisała. Walka po mojej myśli. Myślę, że wszystko jest dobrze. To jest która Twoja zawodowa walka? To jest tak naprawdę moja pierwsza zawodowa walka, bo dużo się biłem, dużo walczyłem w grapplingu, w no-gi, czy w brazylijskim jiu-jitsu, czy w amatorskim MMA, ale to jest taka zawodowa moja pierwsza walka. Jakieś szczególne, powiedzmy, wrażenia z zawodowej walki, jednak troszeczkę inaczej niż to co mu opowiadasz, byłeś na zawodach, na tego typu imprezach, to jednak chyba nie jest ta atmosfera. Dwukrotnie reprezentowałem kraj w zawodach grapplingowych, czy w Odessie, czy w Krakowie, jakoś tam nie czułem większej presji, większej różnicy. Nigdy nie miałem z tym problemu, że odczuwałem jakąś tam większą presję przed startem na zawodach, także nie czułem presji udziału w tym turnieju, aczkolwiek każdy na mnie liczył, wymagał ode mnie jakiegoś tam spektakularnego zwycięstwa i gdzieś to może w jakiś sposób ciążyło. O ile zauważyłem, to i Ty, i Rafał Kijańczuk mieliście chyba największy doping. Tak, no Rafał jest tutaj z Chełma, prawda, jestem z Włodawy, ale prowadzę tutaj zajęcia w Chełmie, w Fabryce Sportu. Mam kibiców z Włodawy, z Chełma, także moja publiczność Rafała dopisała i było czuć i słychać ten doping. Fabryka Sportu to już takie, powiedzmy, kultowe w zasadzie, można powiedzieć, kultowa nazwa, która się przewija w iluś, powiedzmy, wydarzeniach, są zawodnicy, startują. Jak to wygląda? No sam wiesz, gdzieś tam, prawda, jesteś w tych eventach, cały czas bierzesz udział. Moi zawodnicy biorą udział nie tylko tutaj w regionalnych zawodach, ale gdzieś tam czy w ACB, prawda, czy gdzieś tam byliśmy na Śląsku. Cały czas coś działamy, próbujemy swoich sił, współpracujemy też z organizacją TFL, prawda, tutaj regionalną, także gdzie mamy możliwość, to próbujemy startować. Jest niewątpliwe ożywienie tutaj na ścianie wschodniej, jeśli chodzi właśnie o te wydarzenia właśnie zawodowe, czy powiedzmy możliwość walki, bo do tej pory ten wschód był troszeczkę tak pomijany konsekwentnie, tak? Działo się coś, Warszawa, Poznań, Gdańsk i te rejony, a powiedzmy tutaj właśnie, tak jak powiedziałeś, dzięki TFL-owi i też dzięki właśnie DKW tutaj w tej chwili, coś się ruszyło wyraźnie. Przynajmniej fighterzy mają miejsce do walki, tak? No TFL już tutaj jest mocną organizacją, która na naszym rynku polskim jest od wielu lat, prawda? Zawodnicy, można powiedzieć, z topu tutaj naszego kraju startują w tej organizacji. W Chełmie chyba ostatnia gala była 4 lata temu. 2 lata temu w czerwcu ja organizowałem galę we Włodawie. Była to gala Pankration MMA Włodawa pod gołym niebem w amfiteatrze Muszla i to chyba była ostatnia gala tutaj na naszym bloku wschodnim. Ten region do tej pory słynął bardziej z zapaśników, tak? Gryf, cement i tak dalej. Tutaj te okoliczne miejscowości właśnie kształciły bardzo dobrą bazę zapasów, kobiecych zapasów też między innymi. Teraz Ty przejmujesz pałeczkę, można powiedzieć, tutaj? Nie do końca, bo na przykład Gryf tutaj cały czas mocno stoi w zapasach, tak samo Włodawa jest cały czas bardzo mocno zapaśniczo tutaj w kraju. Daje sobie radę drużynowym i z Polski seniorów wiele lat temu, bo to jest taka potęga. No, wielu zawodników z naszego rejonu bazuje właśnie na tym undergroundzie takim bardzo zapaśniczym. Ja bardziej się skupiam na takich treningach przekrojowych, prawda, brazylijskie jiu-jitsu, troszeczkę kickboxingu, troszkę stójki. Jeżeli chodzi o zajęcia w Chełmie, to robię zajęcia przekrojowe, a typowo stójkowe zajęcia to prowadzi Kamil Miszwa. Tak zastanawiam się nad Twoim nazwiskiem, nazywasz się Poźniak, prawda? Powiedz mi, znasz to nazwisko w ogóle? Słyszałeś kiedyś w sportach walki to nazwisko? Tylko swoje. To ja Ci powiem, że Poźniak to jest nazwisko mistrza olimpijskiego w boksie. Dan Poźniak to jest chyba bodajże dwukrotny mistrz olimpijski w boksie, legenda można powiedzieć, jeśli chodzi o boks amatorski w dawnym Związku Radzieckim. Ja miałem okazję kiedyś go widzieć, jaką estymą się cieszył właśnie, jeśli chodzi o dokonania, i życzę Ci, żebyś to nazwisko gdzieś tam, powiedzmy, przyjrzyj się tej sylwetce, to jest jedna rzecz, moja rada, a druga rzecz, no miło było Cię gościć po prostu przed naszą kamerą i cóż, życzę, żebyś utrzymał to nazwisko na takim levelu, jak powiedzmy Dan Poźniak. No dziękuję bardzo, no, może to była jednorazowa przygoda, może będę jeszcze walczył. Bardziej skupiam się na prowadzeniu zajęć, prawda, teraz obecnie, no jak to mówi się brzydko, cyfra zobowiązuje, prawda, no jednak jeszcze nie mam planów żadnych, co dalej. Ale są zawodnicy, którzy nigdy nie mają dość i powiedzmy trenerzy chcą jeszcze wrócić, próbują swoich sił, bo to jest młody sport, tutaj można jeszcze doświadczenie sprzedać. Myślę, że kwestia jest chyba bardziej w doświadczeniu, zgodzisz się, tak?
No jakieś tam doświadczenie mam, mówię, no bazowałem na przykrojowo na tych sportach różnych chwytanych, plus te motorskie MMA, zaplecze jakieś tam mam techniczne, mam dobrych sparring partnerów, mam dobrych przyjaciół, którzy pomagają mi się przygotowywać do tych walki. Nie mówię tak, nie mówię nie, prawda? No ale chcę się bardziej będę się zajmował trenowaniem innych. Dziękuję bardzo i cóż, jeden z rodziny Poźniaków, tak bym powiedział, kolejny. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.